Cześć, witajcie. Tu Kamil z kanału O Wszystkim i o Niczym. Dziś chciałbym wam opowiedzieć niezwykłą historię o niezwykłym człowieku, bohaterze, jak i wielkim patriocie, Tadeuszu Kutrzebie, urodzonym 15 kwietnia 1886 roku w Krakowie, będącym już od ponad 100 lat w zaborze austro-węgierskim. Urodził się on w domu Ludwiki i Tomasza Kutrzeby, który był kapitanem armii Austro-Węgier. Młody Tadeusz, mając 10 lat, dostał się do Wojskowej Szkoły Realnej, którą rozpoczął w 1896 roku. Ukończył ją w 1903 roku. Szkoła znajdowała się w Fiszau. W 1903 roku również w Państwowym Gimnazjum Realnym we Wiedniu napisał maturę z wynikiem bardzo dobry. Po napisaniu matury udał się do Wojskowej Akademii Technicznej w Mylding, gdzie dostał się na Wydział Inżynierii, którą ukończył z wynikiem celującym w 1906 roku w stopniu podporucznika. Po ukończeniu wyżej wspomnianej akademii otrzymał przydział do 9 Brygady Batalionu Pionierów w Armii Austro-Węgierskiej stacjonującej w Krakowie. Jego służba potoczyła się w sumie dosyć dynamicznie, ponieważ został już zmobilizowany w latach między 1912 a 1913 do armii austro-węgierskiej w związku z wojną na Bałkanach. Trafił tam wtedy do Sarajewa, był świadkiem zabicia księcia Ferdynanda. W tym samym czasie został przeniesiony do 10 Batalionu Saperów. W tymże batalionie dostał przydział do takiej jakby grupy sztabowców, która odpowiadała za tworzenie umocnień na granicy z Czarnogórą. W Sarajewie została go też pierwsza wojna światowa. Początkowo służył, tak jak wspomniałem wcześniej, w Sarajewie, jednakże pod koniec 1914 roku przydzielony został na front serbski do sztabu Brygady Artylerii Górskiej generała majora Ferdynanda Koma. Jak większość walk podczas I wojny światowej, były to walki straszliwe, bardzo pozycyjne, front się praktycznie nie przemieszczał. W tym sztabie pracował do marca 1915 roku. Od marca do czerwca 1915 roku służył w Karpatach w sztabie 24 Korpusu Rezerwowego, gdzie otrzymał rangę kapitana. Chciałbym zaznaczyć, że ten korpus rezerwowy była to część armii niemieckiej. Generał, znaczy obecny wtedy podporucznik Kutrzeba, wtedy bardzo się często przenosił z armii austro-węgierskiej do niemieckiej. Nie było jakiegoś większego problemu w przechodzeniu wtedy do obozu wojskowego, no, brygad sojuszniczych, tak? Także po zakończeniu walk w Karpatach, zresztą udanych dla wojsk niemieckich, do czerwca 15 roku dostał przydział do inspektoriatu fortyfikacji w grupie Tyrol, gdzie został przeniesiony w lutym 16 roku do sztabu wojsk technicznych grupy armii arcyksięcia Eugeniusza, gdzie zdobył ogromne doświadczenie związane z specyfikacją frontu pierwszowojennego, jak i walk w trudnodostępnym terenie. Wiadomo, był to teren górski, wysoko nieprzyjazny dla prowadzenia jakichś manewrownych walk. Zresztą, tak jak wspomniałem, w I wojnie światowej bardzo rzadko spotykało się jakąś formę walki manewrowej. Bardzo często front przebiegał w odległości nawet 60 metrów od siebie. Był najeżdżony stanowiskami broni maszynowej. Ciężko było się przebić z pozycji na pozycję, więc nawet nie było, można było mówić o jakiejkolwiek nawet wojnie tutaj manewrowej. Ale niezwykle mu pomogły te doświadczenia w jego dalszej karierze, tak? W sierpniu 1916 roku, właściwie tylko przez miesiąc, objął stanowisko szefa sztabu inspekcji fortyfikacji w dowództwie wojsk austriackich. Od września 16 roku był przeniesiony na front rumuński do jednostek niemieckich, gdzie dosłużył do kwietnia 1917 roku. Służył w sztabie 9 Armii Niemieckiej, gdzie został oficerem łącznikowym. Od kwietnia 17 roku do marca 18 roku służył w 4 Armii Austriackiej podczas walk na Wołyniu, zresztą również udanych dla tutaj oddziałów połączonych oddziałów austro-węgierskich i niemieckich.
No i później swoją przygodę w trakcie I wojny światowej zakończył w mieście Biała nad Dunajem. Za swoją pracę w trakcie I wojny światowej został chociażby odznaczony dwukrotnie medalem zasługi wojskowej czy krzyżem zasługi wojskowej. W trakcie powstawania polskiego państwa w dniu 28 października 1918 roku podjął współpracę z Polską Komisją Likwidacyjną w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości został skierowany do pracy w oddziale pierwszego sztabu generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W tym czasie no, zdobywał, tak jak powiedziałem, potrzebne tutaj kolejne doświadczenie, brał aktywnie udział w odzyskiwaniu niepodległości, aż do października 19 roku, gdzie został szefem sztabu 1. Dywizji Piechoty Legionów. W trakcie pracy w sztabie opracował chociażby plany operacji dynenburskiej, za co później został uhonorowany medalem dziesięciolecia wojny wyzwoleńczej. W listopadzie 1919 roku otrzymał awans na majora. Po udanej operacji dynenburskiej, która odbyła się w skrajnym mrozie, został odznaczony orderem Virtuti Militari. W kwietniu 1920 roku wyruszył jako szef sztabu 3. Armii na wschód podczas nieudanej wyprawy kijowskiej, podczas wojny polsko-bolszewickiej. O tejże wyprawie opowiemy wam w oddzielnym podcaście. W czasie Bitwy Warszawskiej, po nieudanej bitwie pod Kijowem, kierował sztabem frontu środkowego już w randze podpułkownika. Tak jak wspomniałem wcześniej, co do Bitwy Warszawskiej, również będzie oddzielny podcast w ogóle o całej wojnie polsko-bolszewickiej, na którą serdecznie zapraszam. W okresie od sierpnia do stycznia 1921 roku brał aktywny udział jako szef sztabu głównej armii w bitwie o Białystok, jak także w pościgu za armią marszałka Tuchaczewskiego do Grodna. Po zakończeniu działań wojennych podpułkownik Kutrzeba w styczniu 1921 roku został na krótko wykładowcą taktyki w ogólnej szkole sztabu generalnego i jednocześnie członkiem komisji regulaminowej. Brał wtedy udział w opracowywaniu regulaminów wojskowych i wielu innych procedur. W maju 1921 roku powrócił do pracy sztabowej i ponownie stanął na czele sekcji planów, a od grudnia 1921 roku został szefem sztabu 3. Oddziału Operacyjnego Biura Ścisłej Rady Wojennej, które miało w myśli koncepcji marszałka Piłsudskiego zostać zalążkiem sztabu naczelnego wodza. W latach 1922-1926 uczestniczył we wszystkich niemal działaniach sztabowych, jak i międzynarodowych konferencjach i naradach sojuszniczych związanych z obroną państwa, jak i planowaniem strategiczno-operacyjnym. W trakcie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządu, nie angażował się jednak w politykę, a także osobiście w działalność przeciwko organizatorom zamachu stanu. Po objęciu władzy przez Piłsudskiego pozostał na zajmowanych stanowiskach sztabowych. W grudniu 1926 roku objął stanowisko zastępcy szefa sztabu generalnego. W marcu 1927 roku otrzymał awans na generała brygady. 9 października 1928 roku po odejściu wykładowców francuskich został mianowany komendantem Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie. Na tym stanowisku dokonał reorganizacji szkoły i stworzył podstawy pod powstanie polskiej kadry podoficerskiej. Był teoretykiem i zwolennikiem wprowadzenia do wojsk nowych rozwiązań i techniki wojskowej. Między innymi forsował pomysł tworzenia zmotoryzowanych oddziałów przeciwpancernych, jak i ruchomych wałów ogniowych, odwodów zaporowych i tym podobnych. Niestety nie trafiało to na głębszy grunt, nie udało mu się przebić swoich pomysłów na szersze wody. Jego plany nie zostały niestety zrealizowane, co miało później oddźwięk w trakcie kampanii wrześniowej. Generał Kutrzeba nie był tylko wykładowcą wojskowym czy samym wojskowym, również był felietonistą, pisał wiele artykułów, książek. Przytoczę chociażby kilka nazw z okresu międzywojennego.
Bitwa nad Niemnem, wrzesień, październik 1920, wydana w Warszawie w 1926 roku. Wyprawa kijowska 1920, wydana w Warszawie w 1927 roku. Czy na przykład studium nad możliwościami wojennymi Niemiec i Polski z 1936 roku. Jedną z jego dzieł również jest Wojna bez walnej bitwy. W marcu 1939 roku otrzymał awans na generała dywizji i przydział jako dowódca Armii Poznań. Przydziałem tutaj strategicznym Armii Poznań była obrona zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Konkretnie chodziło tutaj o Wielkopolskę. Miał bronić Wielkopolski, była to część tutaj jednostek na zachodzie. Na skrzydłach miał Armię Kraków pod dowództwem generała Schillinga, jak także Armię Pomorze pod dowództwem generała Bortonowskiego. No i cóż, przechodzimy tutaj właściwie do kampanii wrześniowej, do jego chyba największego momentu chwały. Niestety, trzeba przyznać, że od samego początku wojska niemieckie za specjalnie nie atakowały zgrupowania Armii Poznań, bardziej skupiły się na Pomorzu i Śląsku. Właściwie to było warunkowane strategią, tak? Ponieważ no, Śląsk właściwie no, to było takie nasze zagłębie przemysłowe. Jeżeli chodzi o Pomorze, tutaj chodziło o połączenie się tutaj Prus razem z resztą III Rzeszy, tak? I odblokowaniem też drogi do Gdańska. A także odcięciu nas od morza, co dawało nam możliwość chociażby transportu wojsk i zaopatrzenia z Francji i Wielkiej Brytanii. Od początku generał Kutrzeba nalegał, wręcz napierał na tutaj generała Stachiewicza, który był wtedy adiutantem, można powiedzieć, jakimś szefem sztabu, jeżeli chodzi o sztab naczelnego wodza, Rydza Śmigłego, na pomoc armii Łódź, która wtedy była mocno bita poprzez ataki tutaj, które przełamały tutaj obronę armii Kraków. W tym czasie właśnie nacierały na Warszawę. No, wódz naczelny bardzo tutaj był nieprzychylny ku tym pomysłom, kazał o dziwo trwać generałowi Kutrzebie. Marszałek nie rozumiał do końca chyba problemu i zamysłu. Ja uważam osobiście, że ta operacja, którą proponował generał Kutrzeba, mogłaby spowolnić postępy niemieckie i zmusić niejako armię francuską do aktywniejszej reakcji. Po wyjeździe właściwie, no tak, można powiedzieć, że po wyjeździe Rydza Śmigłego, po ogólnym tutaj chaosie, który powstał po ataku niemieckich czołgów pod Warszawą 8 września 1939 roku, Tadeusz Kutrzeba, no tak jak już mówiłem wcześniej, w stopniu generała, zdecydował się na uderzenie połączonymi siłami armii Poznań i Pomorze i rozpoczęciu zwrotu zaczepnego nad Bzurą. Zresztą o bitwie nad Bzurą opowiemy wam na pewno też więcej w oddzielnym podcaście. Nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić. Tutaj będziemy prowadzić na razie tylko taką jakby biografię samego generała Kutrzeby. Generalnie bitwa była toczona od 9 września do 18, z takim można powiedzieć rozszerzeniem o bitwę w Puszczy Kampinoskiej, która trwała od 18 do 22 września. Podczas tej bitwy połączone armie Pomorze i Poznań pod dowództwem właśnie Kutrzeby przebiły się do Warszawy. Wtedy generalnie Tadeusz Kutrzeba otrzymał, jakby to powiedzieć, przydział do generalnie do byłego dowódcy armii Łódź, generała Juliusza Rumla, który został świeżo mianowanym dowódcą nowo powstałej armii Warszawa. Generał Kutrzeba został tam jego szefem sztabu i z jego niejako upoważnienia prowadził rozmowy kapitulacyjne
z generałem Joachimem Blaskowicem, dowódcą 8 Armii Niemieckiej, który wtedy okrążył i no właściwie już praktycznie zdobył Warszawę, tak? Sytuacja miała miejsce 28 września 1939 roku. Po oddaniu Warszawy w ręce niemieckie, generał Kutrzeba trafił do niemieckiej niewoli. Nie był jakoś wybitnie traktowany przez Niemców, dzielił los tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, przebywał do końca wojny w najróżniejszych obozach jenieckich. Przedstawię kilka z nich, chociażby najważniejsze. Kolejno to był Oflag 4 w Hohenstein, Oflag 4B w Königstein na terenie Niemiec. Od 30 października 1940 roku przebywał w obozie generalskim w Oflagu 8E w Johannisbrunn w protektoriacie Czech i Moraw, a następnie 27 kwietnia 1942 roku trafił do Oflagu 7A w Murnau. Wyzwolono ten Oflag w kwietniu 1945 roku przez wojska amerykańskie. Jednym z kolegów tutaj w Oflagu, wyżej wspomnianym, był dowódca chociażby Armii Pomorze, generał Borntkowski, jak i Juliusz Rummel, więc całe te trio tutaj przebywało właściwie razem, tak? Co tu więcej można tutaj dopowiedzieć, jeżeli chodzi o to. W tymże obozie z inicjatywy Tadeusza Kutrzeby został przygotowany kurs przygotowujący młodszych oficerów do egzaminu do Wyższej Szkoły Wojennej. Właściwie to odbywało się już to drogą konspiracji, jeszcze w trakcie pobytu Tadeusza Kutrzeby w Oflagu. Został po wyzwoleniu również dowódcą Polskiego Ośrodka Wojskowego, obejmującego wszystkich byłych jeńców. W lipcu 1945 roku został wezwany do Londynu, gdzie otrzymał propozycję objęcia stanowiska ministra obrony narodowej. Tak jak wspomniałem, nie interesowały go za bardzo tutaj stopnie polityczne, nie interesował się zbytnio polityką, był to taki wojskowy z krwi i kości i tej propozycji nie przyjął. Ale stanął natomiast na czele powołanej rozkazem szefa sztabu głównego 12 października 1945 roku Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej, a także Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jednocześnie uczestniczył w tworzeniu Instytutu imienia generała Władysława Sikorskiego w Londynie. Powrót do kraju, co sugerował pułkownik dyplomowany Marian Utnik, uniemożliwił mu jesienią 1946 roku nieuleczalny nowotwór. Generał zmarł 8 stycznia 1947 roku w londyńskim szpitalu. Była to ogromna strata dla narodu polskiego. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu Brookwood. Pośmiertnie został przez władze polskie na uchodźstwie uhonorowany orderem wojennym Virtuti Militari III klasy. W 1957 roku jego prochy zgodnie z ostatnią wolą przewieziono do Polski i pochowano na Alei Zasłużonych w cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Poza jeszcze tutaj zakończeniem tego odcinka chciałbym zaznaczyć, że została jeszcze wydana jedna książka, już pośmiertnie niejako, generała Sikorskiego, tylko Kutrzeby. Bitwa nad Bzurą 1939, przyczynek do historii kampanii polsko-niemieckiej w obszarze Poznań-Warszawa we wrześniu 1939 roku. Zostało to wydane w Warszawie w 1958 roku. Tyle tytułem tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli średnio, to w bok. Jeżeli nie, to w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału i odwiedzenia nas regularnie, ponieważ poza podcastami prowadzimy gameplaye, pojawią się streamy z gier. No i cóż, pojawić się będą też regularnie podcasty, na które serdecznie zapraszamy. To tyle, kochani, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i cóż, piona!